flaki w rosole. Jeśli lubicie, przygotujcie je samodzielnie, a będą to najlepsze flaki, jakie kiedykolwiek jedliście. Witajcie, polecam przepis. Zrobimy dzisiaj prawdziwy przysmak kuchni polskiej. Absolutnie wyjątkową zupę. Jedni ją kochają, inni niekoniecznie. Będą to flaki. Flaki w rosole, no i tutaj prawie wszystko, co jest nam potrzebne do przygotowania tej wspaniałej potrawy, czyli przede wszystkim składniki na rosół. Klasycznie mam tutaj marchewkę, pietruszkę, korzeń selera, tutaj kawałek pora, czosnek. Do czosnku akurat do flaszków użyjemy dużo, czyli właściwie to zejdzie mi cała ta główka. Tutaj jest jeszcze jedna cebula. Rosół ugotuję na porcji rosołowej z indyka. Tego jest tutaj około kilograma. Dwa skrzydła, a pod spodem kryje się szyja. To w zupełności wystarczy. Przyprawy: ziele angielskie, liście laurowe, majeranek. No i rzecz najważniejsza tutaj, a więc same flaki. Ja celowo pokazuję wam flaki właśnie w opakowaniu, w którym je kupiłem. Oczywiście wiele osób mówi, że flaki na przygotowanie tej zupy, no to koniecznie trzeba je kupić w sklepie mięsnym, samodzielnie pokroić, a potem obgotowywać. Uwierzcie mi, że to jest brudna, kuchenna robota. Nic przyjemnego, takie flaki trzeba wielokrotnie obgotować. W całej kuchni wtedy unosi się dość nieprzyjemny jednak zapach. Ja od jakiegoś czasu kupuję takie po prostu już częściowo spreparowane flaki. One są po pierwsze pokrojone, no a co ważniejsze, to już obgotowane i to kilkukrotnie, także ta najgorsza kuchenna robota została wykonana po prostu przez ten zakład produkcyjny. Takie flaki, zgodnie z tym, co tutaj jest napisane na opakowaniu, trzeba tylko dwukrotnie obgotować i odlać wodę. One później są już gotowe, żeby dodać je do rosołu. Są to flaki cielęce, takie udało mi się kupić, ale oczywiście mogą to być również po prostu flaki wołowe. Zabieram się za gotowanie. No i zaczniemy oczywiście od przygotowania wszystkich składników na rosół, gdyż on sam w sobie będzie musiał się trochę pogotować. Rosół na flaki przygotuję tak, jak zwykle to robię, przygotowując po prostu taki tradycyjny niedzielny rosół. Kawałki mięsa wykładam najpierw na dno suchego i dobrze już rozgrzanego garnka. To sprawia, że wywar jest dużo bardziej aromatyczny, no i nabiera fajnego koloru. Chodzi o to, żeby od strony skóry, jeżeli chodzi oczywiście o skrzydła, no tutaj skóry nie mamy, żeby lekko przyrumienić samą skórkę. Ona wtedy wypuści troszkę tłuszczu, który się pod nią kryje, no i zacznie w waszych kuchniach pięknie pachnieć. Zapach będzie taki jak przy pieczonym kurczaku. On wtedy jakby przeniknie również do wywaru. No, rosół wychodzi moim zdaniem dużo lepszy, także to wyłożyłem do garnka. No i poczekam chwilę, gdy zacznie pachnieć, znaczy, że wtedy będę mógł już tutaj dodać pozostałe składniki, no i wlać wodę. No a w tym czasie zajmę się warzywami, troszkę tutaj jest przygotowań, to wszystko muszę obrać. Obieram marchewkę, obiorę pietruszkę, obiorę seler, warzywa te korzeniowe pokroję na mniejsze kawałki, obiorę cebulę, ją przekroję na pół, chociaż nie, no przecież zawsze również tak robię, cebulę obiorę już teraz i wyłożę również tam pomiędzy kawałki indyka i niech ona także lekko, a nawet bardzo, niech się bardzo przyrumieni i to także odda naszemu rosołowi dużo więcej fajnego smaku i koloru. Minęło kilka minut, no i tutaj w garnku rzeczywiście stało się to, o czym mówiłem. Pięknie pachnie takim przyrumienionym mięsem drobiowym, tą skórką, jak widzicie tutaj indyk. Fajnie rzeczywiście się zezłościł, cebulka również jest fajnie przyrumieniona. No to jest moment, w którym ja mogę tutaj dorzucić pozostałe warzywa. Marchewka i pietruszka. Wlewam wodę, a czosnek trafi tutaj troszkę później.
do garnka, wlałem około 2 litrów wody, teraz to zagotuję, no i najprawdopodobniej zwykle tak bywa, tutaj na powierzchni pojawi się piana, takie szumowiny, to jest po prostu ścinające się białko, to należy zebrać, żeby rosół był klarowny. Gdy to się stanie, dorzucę tutaj także ziele angielskie, liście laurowe, doprawię pieprzem oraz solą, no i będę gotował mój rosół około 2 godzin, można dłużej, można nawet 3-4 godziny, no ale 2 godziny to jest absolutnie takie minimum, żeby z tych wszystkich składników wyciągnąć cały smak. Rosół się zagotował, także ja zmniejszam ogień na minimalny. Dodaję tutaj teraz przyprawy. Wcześniej tego nie robiłem, ponieważ no ciężko by się po prostu zbierało te piany. Te piany poszło ziele angielskie. Teraz kilka listków laurowych. Za chwilę pojawi się także sól oraz pieprz. No i będę gotował mój rosół na właśnie takim minimalnym ogniu, bez przykrycia. Daję mu 2 godziny. No i gdzieś w połowie dorzucę tutaj także kilka przekrojonych na pół ząbków czosnku, natomiast drugą połowę czosnku drobno posiekam, rozetrę z solą, no i dodamy ją już do prawie gotowych flaków, tak aby aromat był jak najsilniejszy. Minęły 2 godziny. Mój rosół wygląda tak, jak widzicie, objętość płynu tutaj w garze dosyć mocno się zmniejszyła, ale to dobrze, bo chcę, żeby mój rosół był esencjonalny. W sumie samego wywaru, tego wywaru mięsno-warzywnego powinno być około 2 litrów na tę ilość flaków, a flaczków mamy 450 gramów. No i cóż ja teraz zrobię? Teraz wyłowię z mojego rosołu wszystkie warzywa, pozostawię w nim jeszcze mięso. Warzywa oczywiście zachowam, ponieważ zarówno marchewka, jak i seler i pietruszka po pokrojeniu w kostkę później ponownie wylądują w garnku, będą składnikiem tych flaczków. Natomiast teraz póki co wyławiam warzywa, odkładam je chwilowo na talerz, a tutaj do mięsa dorzucę te dwukrotnie wcześniej obgotowane flaczki. Tak jak mówiłem przed chwilą, flaczki po zagotowaniu wodę odlewam, wlałem świeżą wodę, ponownie zagotowałem, pogotowałem kilka minut, no i także odlałem tę drugą wodę, także takie obgotowane flaczki już za chwilę trafią do tego rosołu, no i potem będą się gotować aż do miękkości. Tak wygląda ten wywar, jak widzicie ma piękny, głęboki kolor. No i pachnie wspaniale tymi wszystkimi składnikami. No ale myślę, że tej wody jednak tutaj odparowało zbyt dużo. On jest teraz zbyt esencjonalny, no i jest go po prostu również za mało. Także ja w tym momencie po prostu wlewam tutaj około pół litra gorącej wody z czajnika, tak żeby uzupełnić większość tego, co po prostu uszło do powietrza. No i wreszcie same flaczki, one po tym dwukrotnym obgotowaniu wyglądają tak. Na końcu jeszcze przepłukałem je świeżą, zimną wodą. Także w tej formie flaczki lądują w rosole. Mieszam to, no i stawiam na ogień, przykrywam. Będę dusił, będę to gotował pod przykryciem. Zobaczymy jak długo. Na początek co najmniej pół godziny, tak żeby flaczki były zupełnie miękkie. Sprawdzimy oczywiście, czy one nadają się już do jedzenia. Jeśli będą potrzebowały więcej czasu, no to wydłużymy go tak długo, jak będzie trzeba. Natomiast gdy flaczki zmiękną tutaj do tej zupy, właściwie wcześniej jeszcze wyjmę z zupy te kawałki mięsa. Póki co niech one się jeszcze razem z tym wszystkim pogotują. Wyjmę mięso i dodam tutaj pokrojone w kostkę warzywa, dodam roztarty z solą czosnek, majeranek, doprawię to jeszcze finalnie do smaku, no i flaczki będą gotowe. Póki co ponownie garnek trafia na kuchenkę. Flaczkom cielęcym wystarczyło zaledwie pół godziny, aby zupełnie zmiękły, także teraz dodaję tutaj roztarty z solą czosnek, no i finalnie będziemy doprawiać tę zupę. Najpierw trafi tutaj spora porcja suszonego majeranku, następnie również sporo pieprzu, tak jest, flaczki bardzo lubią pikantność.
po doprawieniu dodaję jeszcze pokrojone w kostkę warzywa, no i stawiam na ogień, niech to się pogotuje jeszcze około 5 minut. No i po ponownym zagotowaniu, flaszki są gotowe, troszkę to trwało, no ale zapewniam Was, że było warto, bo flaczki wyglądają cudownie, tak jak powinny wyglądać flaczki w Rosolo, no i pachną też niezwykle aromatycznie, także cóż, chwytam miskę, no i nalewamy pierwszą porcję degustacyjną. Już za chwilę zobaczycie, jak one prezentują się właśnie w miseczce, gotowe do zjedzenia. No i tak się one prezentują. Flaki w rosole według tego przepisu, tradycyjne danie kuchni polskiej. Danie dla smakoszy, trzeba naprawdę lubić flaczki, żeby docenić to, co znalazło się w mojej miseczce. Ja bardzo lubię, dlatego chwytam za łyżkę, no i za chwilkę próbujemy. No i sprawdźmy to, co najważniejsze, czyli po prostu jak to smakuje. Nałożę sobie na łyżkę wszystkiego po troszku, tak żeby mieć tutaj i jakieś warzywko, i właśnie troszkę flaczków, no i przede wszystkim ten aromatyczny bulion. No i to są takie flaczki, jakie lubię. Jest bardzo esencjonalny ten wywar. Jest czuć smak flaczków, jeśli wiecie, o czym ja mówię. Ten charakterystyczny smak flaczków, natomiast nie jest on absolutnie tutaj jakoś bardzo przytłaczający. Jest go tyle, ile trzeba. W ogóle genialna sprawa to te flaczki cielęce. Jeśli zauważycie gdzieś w sklepie właśnie flaczki cielęce, to nie wahajcie się i kupcie i zróbcie na przykład takie flaki w rosole. One są po prostu niezwykle delikatne i fajnie szybko się ugotowały. Bardzo dobre flaki w rosole. Polecam Wam ten przepis. No i zaglądajcie na moje kanały, bo już wkrótce znowu ugotujemy coś pysznego.